Oj, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Ci brazylijski przysmak street foodowy i będzie to kosiniak. Oglądaj dalej. Dzisiaj lecimy do Brazylii, a tam kosiniak, taki street food tamtejszy. W tamte rejony jeszcze się nie wybieraliśmy. Mam nadzieję, że to będzie ciekawa przygoda. Zaczynamy od ciasta. Potrzebujemy bulion z kurczaka. Dalej dolewamy śmietankę. Tutaj nie ma miękkiej gry. To będzie naprawdę sycące i takie mocne danie. Dodajemy masło. Hop. Czekamy chwilę, aż wszystko się rozpuści i połączy. Całość nam się zagotowała. Doprawiam teraz solą i pieprzem. Zmniejszamy ogień i dodajemy po łyżce mąki, mieszając dokładnie. Takie trochę ciasto zaparzane jak na ptysie, jeśli się nie mylę. Ciasto cały czas podgrzewamy, tak żeby powstała nam jednolita masa. Mieszamy sobie cały czas to ciasto i zobacz, powstaje właśnie taka jednolita masa, takie ciasto tak naprawdę do opanierowania pysznych kurczaków. Ściągamy z ognia. Do środka potrzebujemy wkroić szczypiorek i siekamy drobniej, tak żeby porządnie się wymieszało razem z ciastem. Dorzucamy do garnka. Oddzielamy sobie białko od żółtka, a żółtko dodajemy do ciasta i tak samo z drugim jajkiem. Całość teraz energicznie mieszamy, tak żeby wtłoczyć żółtko do ciasta oraz szczypiorek. No i dobra, ciasto zostawiamy do stygnięcia, do temperatury pokojowej i zabieramy się za kurczaka. Farsz będzie z kurczaka z wczoraj. Wczoraj były łódka pieczone, zostało mi trochę. Są obrane bez skóry oraz bez kości. To, co muszę teraz zrobić, to po prostu posiekać je na drobniejsze kawałeczki. Oczywiście kurczaka pewnie miałeś wcześniej jakoś doprawionego, więc nie przejmuj się, po prostu podtrzymaj, że tak powiem, formułę przyprawienia, czyli na przykład jeśli robiłeś go po polsku, to na przykład dodaj tutaj świeżego rozmarynu, na przykład jakiejś bazylii świeżego, natki świeżej i to będzie ok. Ja mam tego kurczaka upieczonego, tylko sól, pieprz, więc tak naprawdę teraz go będę doprawiał. Możesz użyć też piersi z kurczaka, którą wcześniej po prostu usmażysz, upieczesz, pokroisz na drobne, drobniejsze kawałeczki i mięso takie z dnia, powiedzmy, dzisiejszego też oczywiście Ci się nada. No i teraz doprawiamy mięsko w pierwszej kolejności chili. Dodajemy chili, żeby miało pazur, wędzona papryka słodka, suszona cebula i serek cream cheese, czyli tak naprawdę kremowy twarożek. Użyj jakiego chcesz, nie musi być ten popularny, który wszyscy znamy. I teraz całość mieszamy, żeby dokładnie smaki się połączyły. Odrobinę soli oraz pieprzu. Farsz gotowy, ciasto gotowe, zaczynamy lepić kosiniak. No dobrze, więc zaczynamy przygotowywać kosiniak. Potrzebujemy zrobić sobie kulkę z tego ciasta, wcześniej ostudzonego. I po prostu rozklepujemy płaski placek na dłoni. Mając taki placek, bierzemy odrobinę farszu. I teraz zawijamy sobie do środka, przyciskając lekko farsz, tak żeby zamknąć całość. Chyć, zobacz, tak formujemy. I robi nam się kuleczka, która powinna mieć kształt takiego trójkąta. Musimy to uformować sobie ładnie. Taki ma być właśnie duszek. No i chyc, pierwsze gotowe. Kosiniak jest już przygotowane. Ostatni etap, czyli smażenie. Roztrzepujemy sobie jajka. Panierka standardowa, klasyczna, czyli jajko, mąka, bułka. Zamiast bułki możesz użyć na przykład panko. Też będzie super chrupało i pasowało do tej potrawy. I teraz klasycznie mąka, jajko, bułka. Obsypujemy tak, żeby z każdej strony było pięknie opanierowane. Odstawiamy na deskę. No i tak zresztą. Woohoo! Kosiniak jest już gotowe, trzeba je tylko usmażyć, więc lądują do gorącego tłuszczu. Hyc. Dorzucamy kolejne.
Około 4-5 minut smażenia, w zależności od tego, jak dużo masz właśnie kosinias, nie mylić z cojones. Moje są takie na 5 minut smażenia, pięknie skórka się zarumieniła. Ach, już nie mogę się doczekać, aż tego spróbuję. Wyglądają naprawdę majestatycznie. Jeden taki trik, tak żeby ci właśnie nie popękały, tak jak mi tutaj w trakcie smażenia. Możesz je na chwilę włożyć do lodówki, tak żeby ciasto, które miało temperaturę pokojową, troszeczkę się schłodziło. Wtedy takich popękań nie powinno być. No i patrzymy, jak on wyszedł w środku. Pięknie wygląda. Aromatycznie pachnie. A jak smakuje? Koniecznie wypróbuj ten przepis w domu. Naprawdę wyszedł rewelacyjnie. Ja robiłem pierwszy raz. Zobacz, super prosto to wychodzi. Możesz zabrać to na przykład jako przekąskę do szkoły albo na przykład na piknik, ale na ciepło też są wyborne. Polecam Ci ten przepis. Napisz w komentarzu, co jeszcze chciałbyś zobaczyć na tym kanale. Kliknij lajka, jak podobał Ci się ten odcinek i zostaw suba, żeby być na bieżąco. Tymczasem do usłyszenia, do następnego przepisu. Cześć! Inny przepis street foodowy. Kliknij obok.